9 dzień podróży kijem i V6 za koło podbiegunowe. Już co prawda jesteśmy za kołem podbiegunowym i już jesteśmy po wizycie na Nordkap, ale teraz kierujemy się w stronę Lofotów i praktycznie każdego dnia spotykamy zorzę polarną. Dzisiaj w nocy planujemy zrobić kilkaset kilometrów i zobaczcie, jakie warunki panują. Auto z tyłu jest cały czas zaśnieżone przez to, że bardzo dużo śniegu zalega na drogach, a tutaj widzicie, jak pracujemy. Stacje benzynowe zazwyczaj są czynne do 22 albo do 21 i my przez to, że mamy dużo pracy i dużo materiałów do przesyłania, musieliśmy czekać, siedzieć w samochodzie pod stacją benzynową i przesyłać materiały po zamknięciu stacji. Dzisiaj w nocy samochód zjadł kilkanaście procent baterii, podtrzymując temperaturę do 23 stopni i spaliśmy przy minus kilkunastu stopniach. Obudziliśmy się w takim pięknym miejscu, naprawdę magiczne miejsce, i stąd pojechaliśmy dalej szukać jakiegoś miejsca do pracy. Z racji tego, że to nie jest tylko wyjazd turystyczny i nie polega on na tym, że chodzimy, zwiedzamy i odpoczywamy, tylko ciągle pracujemy, no to musimy bardzo często szukać miejsc, które pozwolą nam na pracę. Tutaj widzicie, jak zmienia się na żywo prognozowany zasięg przy włączeniu i wyłączeniu ogrzewania. To jest bardzo fajna funkcja w Kia EV6, że jak wyłączymy ogrzewanie, to automatycznie samochód koryguje nam prognozowany zasięg. A to jest druga fajna funkcja, czyli V2L, czyli Vehicle to Load, i tutaj gotujemy sobie po raz kolejny w czajniku wodę na obiad i samochód w tym momencie oddaje 0,6 kW do zasilania czajnika. Maksymalnie można dawać do 3,6 kW, co oznacza, że jakbyśmy inne auto podpięli, to ładowałoby się około dobę od zera do pełna. Więc to można sobie wykorzystać czasami. Pogoda robiła się coraz trudniejsza, a wieczorem, gdy dojechaliśmy do kolejnego miejsca, gdzie spaliśmy, no zobaczcie, jak było ciężko.